dzisiejsza Ewangelia o rozmnożeniu chleba nad Jeziorem Galilejskim jest bardzo znana. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden malutki fragment tej Ewangelii, kiedy wszystko się dopiero rozkręca i Jezus zadaje Filipowi pytanie o głodny tłum, o to, czym my ich nakarmimy. I Pismo Święte mówi, że uczynił to, wystawiając go na próbę. Do tego jednego zdania chciałbym się odnieść, że Bóg nieraz wystawia człowieka na próbę. I to jest normalne. Tak On robi. Zobaczcie, w Starym Testamencie wystawił na próbę Abrahama i wielu innych poddawał próbom. I dziś w Nowym Testamencie Filipa wystawia na próbę. Wiemy, że Abraham zdał bardzo dobrze tę próbę. Pokazał wielkie zaufanie do Boga. I Bóg przyjął właśnie tą jego decyzję, tą jego gotowość do pójścia za nim w 100%. Przyjął tę jego wiarę, ucieszył się nią. Natomiast Filip dzisiaj nie zdał próby. Filip zaczął myśleć po ludzku, zaczął kombinować i ostatecznie nie znalazł rozwiązania. Zastanów się, jak ty funkcjonujesz. Czy kiedy Bóg ciebie wystawia na próbę, a jestem przekonany, że wystawia i mnie i ciebie, bardzo często Bóg poddaje nas próbom, to czy my zdajemy ten egzamin jak Abraham, czy go oblewamy jak Filip? Zobacz, może przeżywasz w swoim życiu jakiś ciężki czas aktualnie. Skończyłeś jakąś relację, która była dla ciebie bardzo ważna. Może masz problemy w pracy, w rodzinie. Może przerasta cię codzienna rzeczywistość i już masz wszystkiego dosyć. Może to jest jakaś próba, którą Bóg tobie proponuje? Jak ty w tej sytuacji się zachowujesz? Zobacz jedną rzecz, że zawsze, kiedy Bóg wystawia kogokolwiek na próbę, to On już ma gotowy scenariusz. Wszystko jest poukładane. On wszystko ma w głowie. Wszystko jest gotowe. Kiedy wystawił Abrahama na próbę, to już tego baranka przygotował na szczycie Góry Moria. Kiedy Filipa wystawia na próbę, to on już wiedział, że za chwilę Bóg Ojciec rozmnoży chleb. I tak samo jest w twoim przypadku. Kiedy jesteś poddawany próbie, wiedz jedno, że Bóg już ma rozwiązanie na tę sytuację. Dlatego musisz zaufać, zrezygnować z ludzkiego myślenia, tak jak Filip, i całkowicie zaufać w ciemno, wbrew sobie, tak jak Abraham. Bóg poddaje cię próbie, ale spokojnie. On już ma gotowe, najszczęśliwsze, najpiękniejsze rozwiązanie tej sytuacji. Pytaj Boga o ten plan. Pytaj, a On ci go objawi i doświadczyć szczęścia. Nie musisz się szamotać i przeżywać jakikolwiek lęk. Bóg o wszystko już zadbał. Odkryj ten plan.